Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Dużo się działo ostatnio, ciężko jest znaleźć tydzień, kiedy się mało dzieje. Dlatego zaczynamy! Na początek mam newsa petardę, znaczy inaczej, w tym odcinku są dwie petardy. Pierwszy to jest ten news o Poczcie Polskiej, który za chwilę wam przedstawię, i drugi będzie później o... no, będzie się rozgrywał na kolei, ale to po kolei. No to ta Poczta Polska. Otóż klasycznie idąc na pocztę można w ciemno zakładać, że traficie na bojówki emerytów i półki, na których znajdziecie dropsy, cuksy, kalendarze w papierze, planszówki, książki, rajstopy czy ręczniki. Jest to instytucja wyjątkowa na skalę światową. No i na tych półkach zauważono torebki łudząco przypominające torebki bardzo, bardzo drogich marek. Sprawę postanowiła zbadać instagramerka z konta Pani od Jakości. No bo to są podróbki marek typu Gucci czy Prada. Swoją drogą, wyobraźcie sobie studenta, który przyjechał na wymianę, idzie na pocztę, aby wysłać list do swoich rodziców, że wszystko jest w porządku, Polacy są piękni, kochają obcokrajowców, i widzi na wystawie na poczcie torebkę, która no, powinna kosztować 12 000 złotych. Pierwsze, co ma w głowie, to Boże, ile tu muszą kosztować znaczki. No i Pani od Jakości wrzuciła to na Instagrama, oznaczając Pocztę Polską. Poczta się oburzyła, że co to za insynuacje, bo ich produkty są oryginalne. No tak, to były oryginalne podróbki. Pamiętacie dresy Adidasa albo buty Majki? No to jest mniej więcej ten kaliber podróbek. No i Poczta Polska na początku się obruszyła, że co to ma być? Potem sprawdzili i okazało się, że rzeczywiście mają u siebie na wystawkach, w sprzedaży takie podróbki jak, wiecie, no Turek na straganie pod Iławą. A więc wycofali to po cichaczu. Ale te marki już o tym wiedzą i konsultują teraz ze swoimi prawnikami, co zrobić. Moim zdaniem najlepszym wyjściem, co może teraz zrobić Poczta Polska, to zaprosić tych prawników tutaj, niech oni wejdą na pocztę, zobaczą, co się dzieje i zrozumieją, że tam... nawet jeżeli będzie zasądzona jakakolwiek kara, to oni tam nic nie ściągną. Dobra, a swoją drogą wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało, gdyby teraz InPost wprowadził taki model biznesowy jak poczta. Przy każdym paczkomacie stałby taki podejrzany typ, szemrany, ze straganem rozłożonym na dywanie i by zaczepiał was, jak przychodzicie po odbiór paczki. Przecież, ej, piękna pani, spojrzy, co mam. Futra, garnki, baklawa, tanio. Leginsy, porządne, nie? Rękawiczki może, też nie. To może zestaw wierteł, piękna pani. Proszę o uwagę, kobiety z kręconymi włosami. Akceptujcie siebie, w przeciwnym razie ludzie spóźniają się do pracy. Tak było w rejonie Rzymu, gdzie pociągiem z Grosseto jechała pewna kobieta z kręconymi włosami właśnie. Uznała, że jest to dobry czas, żeby wyprostować sobie te włosy, no bo jednak jedzie do Rzymu. Dym z prostownicy uruchomił alarm, a pociąg zatrzymał się w szczerym polu, powodując opóźnienia na tej trasie i trasach skomunikowanych. Ja się nie znam na prostownicach, ale sam fakt, że te włosy jej zaczęły dymić, to chyba na tym też warto by się pochylić. I to była zaledwie drezyna ciekawostek na tym torowisku niespodzianek, jakim jest świat kolei. Bo teraz wjeżdża skład kolejowy, który jest wybitny, taki gruby skład. Gruby skład to jest w ogóle fajna nazwa, gdyby kolejarze chcieli założyć zespół hip-hopowy. Gruby skład. I pierwszy album mógłby się nazywać Rocznica na bocznicy. Dobra, do rzeczy. Zapraszam na przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I tym razem będzie to wybitny przegląd. Przygotujcie sobie kawę, którą trzymacie dla gości, pistacje, być może nawet droższe korsarze. Usiądźcie wygodnie, bo jest to historia przepiękna. Otóż dziennikarze Onetu opisali przekręt, na który wpadła polska grupa o nazwie Dragon Sector. To są specjaliści IT, programiści, hakerzy, specjaliści od cyberbezpieczeństwa. Mniej więcej tak można ich określić. Bardzo uznani, o czym mówiłem w którymś z poprzednich odcinków. I słuchajcie, na co wpadli, ale po kolei. Bo zaczęło się od tego, że polskie firmy kolejowe kupiły pociągi od polskiej firmy NEWAG. Ogromne przedsiębiorstwo, oczko w głowie Mateusza Morawieckiego, który stawiał je za wzór tego, że polskie firmy mogą być innowacyjne i wybitne. I pociągi z NEWAG-u zaczęły kursować w Kolejach Dolnośląskich, w SKM-ce warszawskiej czy w Polregio, między innymi. No i trzeba co jakiś czas robić tym pociągom przeglądy. I wcześniej było tak, że przegląd można było robić tylko u producenta, który był monopolistą, więc mógł rzucać ceny z kosmosu. Ale po jakimś czasie Unia Europejska wrzuciła regulację, która zdejmowała ten obowiązek robienia przeglądów u producenta i otwierała się na konkurencję. I zaczęły się zgłaszać inne firmy, które mogły serwisować pociągi, między innymi firma SPS. I wtedy pociągi NEWAG-u zaczęły się tajemniczo psuć. I serwisanci z firmy SPS nie potrafili rozgryźć dlaczego, ale nie tylko oni. Tam, gdzie to nie firma NEWAG serwisowała swoje pociągi, te tajemnicze się zatrzymywały. A że teraz nawet drezyna ma procesor, no to zatrudniono właśnie speców z Dragon Sector, aby sprawdzili, czy może problem leży w oprogramowaniu. I panowie z Dragon Sector wpadli na coś bardzo interesującego. Okazało się, że oprogramowanie tych pociągów zawierało linijki kodu, które odpowiadały za to, że jeżeli pociąg stał w jednym miejscu dłużej niż 10 dni, to nie mógł ruszyć. Czyli w domyśle, jeżeli stał w serwisie. Ale okazało się, że pociągi stały też po kilka dni w hangarach, a więc wtedy zrobili inną linijkę kodu, ci z NEWAG-u. I wprowadzili kod, który odpowiada za to, że jeżeli pociąg stoi w serwisie, który nie należy do NEWAG-u, no to nie ruszy. Rozumiecie to? I oczywiście nikt nie będzie wiedział, dlaczego ten pociąg nie rusza. Jak odkryli panowie z Dragon Sector, jedną z wpisanych lokalizacji był hangar do serwisowania, który nawet jeszcze był w budowie. Serwisowanie takich pociągów to kontrakty, które idą w miliony. Firma SPS, która serwisowała pociągi NEWAG-u i nie mogła ich uruchomić przez te linijki kodu, które sabotowały naprawę albo serwisowanie, dostała od Kolei Dolnośląskich karę 2 milionów złotych za opóźnienia. Problemów z serwisowaniem, dziwnym zrządzeniem losu nie mieli ci, którzy kupili i serwisowali te pociągi bezpośrednio w NEWAG-u. Głównym udziałowcem NEWAG-u jest Zbigniew Jakubas, miliarder, który straszy teraz dziennikarzy Onetu, że będą procesy za zniesławienie i że jego zdaniem sprawą muszą się zająć organy i służby państwa. No to proszę, jak świetnie, że tak myśli, no bo już się zajęły. Były pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński powiedział dziennikarzom, których straszy miliarder, że polskie służby od maja wiedziały, że firma NEWAG mogła celowo wywoływać usterki w swoich pociągach, by przejmować zlecenia na ich naprawę i że sprawa jest badana przez odpowiednie służby. Jaki to jest przekręt? To jest przekręt na grube miliony. Pali ich o te miliony, ci wszyscy ludzie, którzy się spóźniali do pracy. Firma NEWAG jest jak szklarz, który nocami chodzi, wybija szyby i jeszcze przebija opony, no bo też ma udziały w wulkanizacji u szwagra. I wiecie, chamska zagrywka biznesowa to jedno, ale to podchodzi według niektórych pod kodeks karny. A dokładnie pod paragraf mówiący o uszkodzeniu infrastruktury. A dwa, że to jest kwestia dosłownie bezpieczeństwa narodowego. Wyobraźcie sobie, że ktoś chce przypuścić atak na nasze terytorium i chce zablokować, na przykład na Dolnym Śląsku, ruch kolejowy. Wystarczy dogadać się z NEWAG-iem, 2 linijki kodu i zero problemu. Więc jeżeli jesteście poirytowani korkami samochodowymi i myślicie sobie, o, może kupię pociąg, no to na pewno nie z NEWAG-u. Ale skoki na kasę mogą robić nie tylko miliarderzy polscy, ale też naukowcy. A ci robią skok na kasę mamutem. Chodzi o firmę Colossal Biosciences, która zapowiedziała wskrzeszenie mamutów, które wyginęły tysiące lat temu z końcem zlodowacyń. No i chwalą się tym, że przywrócą mamuta do życia. Ale nie będzie to prawdziwy mamut, taki w 100%. Będzie to słoń indyjski, którego genom będzie wzbogacony genomem mamuta. I będzie to zgodność na poziomie 99,6%. I ktoś może powiedzieć, cóż za zgodność, no to mamy do czynienia prawie z mutantem, mamutem. To będzie mamut-mutant. Przepraszam, ale przypadkiem to powstało, a jest ciekawe. No więc jeżeli myślicie sobie, to jest duża zgodność, no to nie do końca, no bo ludzie i myszy, my mamy zgodność na poziomie 99%, a więc te 100% jest kluczowe. Ta atrapa mamuta będzie wyglądała jak mamut, ale w głębi serca będzie słoniem indyjskim. Tak bardziej obrazowo, jeżeli dacie Kai Godek książkę do podtrzymania i założy okulary, to nie będzie znaczyło, że nagle staje się inteligentną, pełną wrażliwości osobą. Nadal będzie oszołomem, tyle że w okularach i z książką. I tak oto firma Colossal Biosciences robi sobie całkiem skuteczny PR i ma już pierwsze zlecenie. Wyspa Mauritius zleciła im wskrzeszenie ptaka dodo, który wymarł 300 lat temu, kiedy przybyli tam Europejczycy. Teraz mają go przywrócić do życia, ale też w zgodności genowej, która, każe powiedzieć, że to raczej atrapa dodo. Mamut ma ożyć za 5 lat i będzie to odbywało się w ten sposób, że powstałe w laboratorium zarodki będą wszczepiane samicom słonia indyjskiego. Poczekajcie rzeczywiście, Kaja Godek się dowie, że wy tam macie zarodki, to wam nogi z dupy powyrywa. To skoro już jesteśmy przy przemijaniu, no to w Chinach pewna kobieta uparcie nie chce umrzeć. Nazywa się Li Xiu Feng i pewnego dnia przyszedł do niej jej sąsiad, pan Quing Wang. Naprawdę tak się nazywa. Ale nie, że przyszedł tam, wiecie, w niecnym celu. Nie, pani Li ma 95 lat. Chociaż dużo się ostatnio słyszy o tym, co się wyprawia w Ciechocinku. Podobno tam wiagrę paletami dostarczają. No więc przyszedł do niej, zobaczył, że nie oddycha i nie czuć pulsu, więc stwierdził zgon. Kobieta w trumnie wędrowała od domu do domu, aby bliscy mogli się z nią pożegnać, bo taka jest tradycja. Ta tradycja zakłada 7 dni na takie wędrówki i 6 dnia tych wędrówek nie znaleźli jej w trumnie. Bo powędrowała, ale tym razem własnoręcznie, na własnych nogach, w własnych siłach do swojego domu. I tam ją znaleziono, jak gotowała obiad, ponieważ, jak stwierdziła, zgłodniała. I domyślam się, że wielu z was, stałych widzów, teraz pewnie przywołuje Jamesa Sakarę. Dla nowych widzów to jest pastor z Zambii, który słowa Jezusa, aby iść w jego ślady, wziął bardzo dosłownie i dał się zakopać w grobie, aby z martwych wstać po 3 dniach. Mija już 1,5 roku i on ciągle nie żyje, ale moim zdaniem jestem zwolennikiem teorii, że on buduje napięcie. No i niebawem wstanie z grobu i pojawiły się nagłówki w gazetach. Zawstydził Jezusa. Wstał z grobu po 2 latach. Domy pogrzebowe go nienawidzą. Ale jest jeszcze jedna opcja wskrzeszenia. Pan Maciej z Torunia od 10 lat choruje na stwardnienie rozsiane. To znaczy, choruje. Tak się jemu wydaje. Bo pomimo braku poprawy stanu zdrowia, czy kolejnych rzutów choroby, czy też hospitalizacji, nie dostał przedłużenia renty. Bo pan Maciej nie wiedział o tym, że już wyzdrowiał, o czym wiedział już lekarz-orzecznik ZUS-u z Torunia. Mało tego, ten lekarz-orzecznik jest do tego stopnia utalentowanym człowiekiem, że uzdrowił pana Macieja zdalnie, nawet go nie widząc. To już jest level kaszpirowski. To bardziej do starszych widzów. Na szczęście sąd wyprostował sprawę, powołując biegłego neurologa, który stwierdził, dobra, już nie wygłupiajmy się, ten człowiek jest chory. Więc mam taki plan, a co gdyby założyć Jamesowi Sakarze działalność jednoosobową w Toruniu. Jakiś, nie wiem, na przykład sklep z piernikami, nie wiem czy tam mają jakiś taki. I jak dostanie pismo z toruńskiego ZUS-u, że jednak żyje, no i gdzie są w ogóle składki, to się skończą wygłupy. A co tam w Sejmie? Zapytacie. Bardzo dobre pytanie, jak zawsze dużo. Kanał sejmowy już poszybował tak, że jest już w tej chwili jednym z najbardziej popularnych youtuberów w Polsce, a to, co się dzieje bezpośrednio na sali plenarnej, no to po pierwsze ruszyły prace nad powołaniem komisji, która ma zbadać wybory kopertowe, czyli te, gdzie przerżnięto 70 milionów złotych. Wszyscy myślą, że zrobił to Sasin, a tak naprawdę podpis złożył Morawiecki. Do tego jest inba przy ustawie wiatrakowej. Do ustawy o zamrożeniu cen energii dołączono zapisy o farmach wiatrowych, które okrzyknięto kontrowersyjnymi. Posłowie PiS zarzucają, że stoją za nimi lobbyści, ale nie potrafią wskazać, jacy lobbyści. Do tego żądają komisji śledczej i sprawę bada prokuratura. Oczywiście, że sprawę bada prokuratura, ponieważ ciągle należy do Zbigniewa Ziobry i robią to, co im każe. I oczywiście, że posłowie PiS domagają się komisji śledczej, ponieważ teraz będą robili wszystko, aby odwrócić uwagę od tych komisji śledczych, które będą powstawały, aby rozliczyć chociażby wspomniane wybory kopertowe, czy aferę z Pegasusem, gdzie politycy PiS-u podsłuchiwali dziennikarzy i polityków opozycji nielegalnie. I to są dopiero pierwsze dwie komisje. Kolejne są w kolejce, a więc teraz będą robili wszystko, co tylko można, żeby odwrócić uwagę od tego, co się będzie działo. Jeśli w Sejmie zabraknie papieru w toalecie, też wyjdą i będą krzyczeć, że domagają się komisji śledczej i też któryś z prokuratorów Ziobry przyjdzie zbadać sprawę. W efekcie zapisy o farmach wiatrowych zostały wycofane z tej ustawy, z projektu ustawy zamrażającej ceny energii i będą procedowane oddzielnie, jako oddzielna ustawa, żeby nie było wątpliwości, co tam się dzieje. No i w poniedziałek, moi drodzy, odbędzie się exposé premiera Mateusza Morawieckiego, który będzie przekonywał Sejm do tego, że jest najlepszym wyborem na premiera. I to pobije wszelkie rekordy oglądalności ostatnich lat, bo wszyscy wiedzą, że nie uzyska większości w Sejmie. Wychodzi na przegraną sprawę i zrozumie po głosowaniu, że już pora przestać się wygłupiać. Pamiętacie, kiedyś były w telewizji takie fragmenty, powycinane fragmenty z Idola, gdzie ludzie, którzy absolutnie nie potrafią śpiewać, stawali przed jury, próbowali śpiewać i to jury patrzyło na nich i oni mieli takie maślane oczy, chcieli wierzyć w to, że się uda, ale dostawali informację, że jednak idziesz do domu. No to będzie jeszcze trudniejsze. A teraz pora na odrobinę prywatnej. Mam dzisiaj parę spraw, także będę się streszczał. Po pierwsze to... Aha, Instagram. Moi drodzy, bo tak. Mam świadomość tego, że powinienem prowadzić Instagrama. Nie za bardzo czuję tę koncepcję i tę ideę, że wiecie, mam rzucać selfiacze i patrzcie, tak dzisiaj wyglądam. O, tak, widzicie? Tak dzisiaj wyglądam. Nie czuję tego, ale też czuję, że to jest dobra forma komunikacji z wami, a więc zróbmy tak, że zapraszam was na Instagrama. Będę tam wrzucał coś regularniej. Zacznę od relacji z wyprawy po Irlandii. Bardzo fajne przygody tam się działy. A potem będę traktował to jako formę komunikacji pomiędzy poszczególnymi odcinkami Newsów bez wirusa. Być może będą tam nawet wskakiwały fragmenty odcinków, które nie są publikowane. Także tak będzie na Instagramie. Druga rzecz, no to odpaliłem sklep, w którym są bluzy, kubki i koszulki. Wszystko jakość petarda, sprawdziłem, mam mój certyfikat. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam serdecznie. Link do sklepu oczywiście znajdziecie w opisie do filmu. Kolejna rzecz, no to jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, zbić piątkę, strzelić fotkę, zobaczyć program Bańka, to w najbliższych dniach będę w tych oto miastach. I na koniec książka. W tym tygodniu wędruje na półkę Spowiedź ambasadora. Opowieść o ambasadorze Romualdzie Spasowskim. Jeżeli jesteście zainteresowani historią, jeżeli interesują was biografie, to jest strzał w dziesiątkę. Szczególnie teraz, skoro zbliża się rocznica stanu wojennego. Fenomenalnie się to czyta, moi drodzy, jak powieść szpiegowsko-romantyczno-kryminalną. Jest też trochę thrillera. No i książka wędruje. No i apeluję do was, abyśmy powoli oswajali się z myślą, że ten regał nigdy nie padnie i ten plebiscyt zaraz będzie powoli kończony. A teraz dwa newsy, które ciężko mi jakby zważyć, który jest ważniejszy, który jest bardziej istotny dla nas, dla ludzkości. Dlatego powiem wam obydwa, a wy sami stwierdźcie, który jest według was ważniejszy. Pierwszy, wybrano człowieka roku magazynu Times. No i wybuchła afera, bo wśród nominowanych była Barbie, Xi Jinping, scenarzyści i aktorzy z Hollywood, król Karol III czy Putin. No a afera zrobiła się dlatego, że no jak to Putin? Tylko chodzi o to, że to nie jest plebiscyt popularności, to nie wybiera się osoby, która jest najsympatyczniejsza. Człowiek roku Timesa to jest plebiscyt na osobę, która wywarła największy wpływ na media, która najczęściej pojawiała się na okładkach, która wpływała na to, co widzieliśmy na okładkach gazet. a ten śmieć był nominowany z powodu buntu grupy Wagnera. A więc lepiej czasami sprawdzić, zanim się zaczniemy denerwować. Mniejsza o to. Wygrała, moi drodzy, Taylor Swift. Piękna, utalentowana, no ale co z tego, jak ona szczęścia nie ma w miłości. Ile ona się namęczyła z tymi facetami, to dajcie spokój, aż człowiekowi nie chce się wierzyć. A wygrała tytuł osobowości roku przez to, że bije kolejne rekordy. I to chyba w sumie wszystkie, które są do pobicia. Jej najnowsza trasa może pobić rekord wszechczasów i przynieść $1 miliard zysku. Film z koncertu został najlepiej zarabiającym filmem koncertowym w historii. I tak dalej, i tak dalej. Wymyślcie jakiś rekord, prawdopodobnie już go pobiła, albo zaraz go pobije. Jeżeli chodzi oczywiście o świat muzyki. Ona już nie jest człowiekiem, to już jest symbol. No a drugi z newsów, których nie potrafię zważyć, jeżeli chodzi o to, który jest istotniejszy, to ten o Salcesonie. No znowu wracamy do Taste Atlas, czyli zestawienia kuchni, dań czy produktów z całego świata. To ci, którzy obrazili schabowego. No i oburzenie tym razem wywołało to, że na pierwszym miejscu najgorszych potraw z mięsa umieścili Salceson. Nasz, polski. Ten, który pachnie łanami zboża i przegranymi powstaniami. A jak przyłożysz do niego ucho, to usłyszysz Chopina. Na pocieszenie dodam, że z pierwszych 5 miejsc 3 należą do salcesonów z różnych krajów europejskich. No i oni twierdzą, że tam głosują internauci, ale żeby aż tak dużo ludzi nie lubiło salcesonu, nie wierzę w to. No i rozumiem też, że pewnie wielu z was na hasło salceson też reaguje takie, idźmy z tym. No ale może być po prostu źle zapamiętaliście go z dzieciństwa. Potrafi być pyszny. Zresztą przypomnę, że do niedawna wielu z was reagowało takim, idźmy z tym, na hasło obrady Sejmu. A teraz co? Już nawet nie wiem, ile kanał sejmowy ma teraz tysięcy subskrybentów. Jest ich po prostu, rośnie to lawinowo. Po prostu gusta są jak rozmiar stanika. Z czasem się zmieniają, a jak już ci przestaje zależeć, to w ogóle znikają. A skoro jesteśmy już przy przemijaniu, nieuchronnym przemijaniu, to dwa słowa o TVP Info, które cały czas próbuje przekonać ludzi, że jest źródłem obiektywnych informacji. No ale przemijają, za chwilę nadejdzie ich koniec. I zanim to się wydarzy, bardzo, bardzo chcą przekonać ludzi, żeby mimo wszystko tego nie zamykać. I robią to w ten sposób, że na początku była ta akcja, żeby dzwonić do nich na specjalną infolinię i mówić, jak bardzo ceni się TVP Info. Ale tam dzwonili głównie emeryci i emerytki. Więc postanowili poszerzyć grono swoich potencjalnych odbiorców o, mówiąc wprost, mężczyzn. I wysłali na tę misję Annę Popek. I wrzucili to zdjęcie z pytaniem: rzucanie śnieżkami, lepienie bałwanów, czy jazda na sankach? Cokolwiek, byle nie z gołą dupą, kobieto. Gdzie ona ma czapkę? Kurtkę jakąś. No są jakieś granice tego, co można zrobić dla kliknięć, lajków i tych serduszek. Zdjęcie usunięto, kiedy dotarło do nich, że są już naprawdę dosłownie o krok od stręczycielstwa. Ale czujecie, że ktoś, kto tamtędy przechodził, był świadkiem takiej sceny, gdzie stoi fotograf i mówi do niej: Anka, siadaj na tej, na ławce. Go dupą siadaj, no jak? Jako kurtkę, o czym ty mówisz? Podsuń, odsuń to, odsłoń więcej. To o. I teraz to pokażę naszym widzom, że jesteśmy obiektywnym źródłem informacji. Ty, a weź Śnieżkę i tak polisz ją, wiesz, tak, nie? Dobra, no to nie ruszę się. Zdjęcie usunięto, bo TVP ciągle nie wie, jak działa internet. I nie jest żartem to, że potem pani Anna Popek wrzuciła u siebie na Instagramie zdjęcie i tekst, gdzie dziękuję ludziom za porady, jak poradzić sobie z przeziębieniem. Jeżeli nie chcecie skończyć jak pani Anna Popek, to po prostu myślcie. Na pierwszym etapie to powinno wystarczyć. A jeżeli zdarzy się, że kurczę, no zbliża się przeziębienie, no bo nie macie czapki, nie macie rękawiczek, nie macie szalika, a mieszkacie we Wrocławiu, to pani Ania mieszkająca we Wrocławiu, która wystawiła to ogłoszenie, szyje na drutach czapki, rękawiczki czy kapcie. To jej sposób na dorobienie do najniższej emerytury. Więc jeśli pajacowanie pani Anny Popek ma przynieść coś dobrego, no to niech to będzie impuls do zakupu czapki czy rękawiczek u pani Ani z Wrocławia. A nie, że tam na złość mamie odmrozić sobie uszy. A no to skoro już jesteśmy przy mrozach, to wiem, że korci, żeby rzucić kaczce w parku półbaltonowskiego krojonego, ale nie karmcie ptaków chlebem, to jest dla nich duże zagrożenie. Po pierwsze, chleb u ptaków prowadzi do chorób układu pokarmowego. Po drugie, sól w nim zawarta zaburza gospodarkę wodną ich organizmów, a po trzecie, rozleniwia je w poszukiwaniu naturalnego pokarmu. Jeżeli natomiast chcecie dokarmić jakiegoś ptaka, albo ewidentnie widać, że no potrzebuje tego rzeczywiście, no to najlepiej do tego nadają się gotowane warzywa, otręby, a najlepiej to ziarna zbóż. A i kukurydza też. W tym odcinku nie będzie psindera, będzie za to lista psindera, czyli pokażę wam zwierzaki, które znalazły nowy dom dzięki psinderowi i dzięki wam, którzy je adoptowaliście. A jeszcze jedna rzecz, bo czasami pytacie mnie na występach, jak już widzimy się na żywo, jaka jest skuteczność psindera. No więc skuteczność psindera to jest około 70%. 7 na 10 zwierzaków, które tutaj widzicie, znajduje nowy dom. Dobra, przed wami lista psindera. Na początek Ben, który jak widzicie tutaj jedzie do nowego domu. Draka. Proszę popatrzeć, jak się pięknie zadomowiła. Edek. Edek tutaj jeszcze póki co, no to jest na wczesnym etapie, ale no ma przytulnie, także on tutaj bardzo szybko się zaaklimatyzuje. Kolejny edeks, tylko że on się nazywa Eddie bardziej. I popatrzcie na niego. W ogóle jego nowa pani, jego nowy człowiek napisała, że tuż po adopcji ludzie zaczepiali ją w Krakowie, pytając: ej, to jest ten pies z Psindora? Gigi! Miki. Oj, Miki też ma przytulnie. Kropka. Tak, Kropka to jest aktywna agentka. Ona potrzebuje ruchu. Jak widzicie, ma tego ruchu pod dostatkiem. Miki, czyli to ten urwis w typie Jorka. Obi. Obi to jest, moi drodzy, owszem, niewidomy pies, ale jak zapewnia jego nowy człowiek, to w ogóle tego nie widać. W sensie dosłownie nie czuć tego, że Obi jest niewidomy. Raz na jakiś czas gdzieś tam ewentualnie potrąci jakąś latarnię, ale poza tym absolutnie tego nie widać. Saba. Tutaj Saba jedzie do domu, a tutaj już się melduje. I dogaduje się z kociakiem nawet. Serdel. O, jaki on był fajny. Serdel to był taki niskopienny, taki urwis, taki gentleman, ale taki, że no. Shaggy. Tak, Shaggy też już się czuje dobrze lądowo. I tutaj, proszę Państwa, to jest po prostu tak piękny pies. To nie jest jakiś filtr, to jest dosłownie samo zdjęcie. I ten gentleman, którego widzicie na dole z Tamarą i ze mną, nazywa się Karol. To jest jego nowe imię. Tamara przyjechała na jeden z występów i tam miałem okazję poznać tego. Przemiły pies, naprawdę przekochany, podobnie jak pani Tamara. Tobi! Tobi wygląda, jakby był zjarany, ale zapewniam, że tak nie jest. Po prostu jest szczęśliwy. Kot Wojtek. Po niego zgłaszało się wiele osób i mimo faktu, że Wojtek nie ma jednej nogi, to zupełnie mu to w niczym nie przeszkadza. I to są zwierzaki, które znalazły nowy dom, a w przyszłym odcinku przypomnę te, którym jeszcze się nie udało. Może ktoś zmieni zdanie. Moi drodzy, pośród tej kanonady tematów lekkich, tematów zabawnych, pora na tematy istotne. Też tutaj dodam, bo zawsze żyjemy tutaj sobie w szczerości i uczciwości, że jeżeli teraz coś jecie, to odłóżcie widelce, pałeczki, palce, jeżeli jecie palcami, bo ten news może nie pasować do jedzenia. Otóż połączone siły naukowców z Polski i Izraela przeprowadziły badania, których nikt nie potrzebował, które nikt nie pytał i dlatego wam o nich teraz opowiem. No więc naukowcy postanowili sprawdzić, jak pole magnetyczne Ziemi wpływa na psy robiące dwójkę. Bo bądźmy szczerzy, każdy, kto ma psa, albo każdy, kto widział psa na spacerze, wie, że człowiek w autobusie szybciej wybiera miejsce niż pies, który ma zrobić dwójkę. Kręci się, kręci, szuka, tu nie pasuje, tam nie pasuje. No i chcieli sprawdzić, o co w ogóle chodzi, dlaczego tak się dzieje. Otóż już kilka lat temu odkryto, że pasące się bydło i owce układają swoje ciała niemal zawsze wzdłuż magnetycznej osi północ-południe. Też na pole magnetyczne Ziemi reagują owady czy ptaki, więc naukowcy poprosili uczniów liceów, aby ci przyjrzeli się defekującym psom. Teraz wyobraźcie sobie tych ludzi, którzy są na spacerze ze swoimi psami i nagle zauważają, że gdzieś tam w krzakach czają się licealiści, którzy obserwują, jak wasz pies robi dwójkę i oni robią wtedy notatki. To jest co najmniej niepokojące. I z tych badań wyszło im, że psy defekując ustawiają się niemal zawsze wzdłuż magnetycznej linii północ-południe. A skąd naukowcy wiedzą, że tak się ustawiają? A stąd, i to jest fakt, to nie jest mój żart, a stąd wiedzą, że licealiści podkładali magnesy strającym psom. Tu w tym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o odkrycia naukowe. Co po pierwsze oznacza, że będąc na takim spacerze mogliście zaobserwować, jak jakiś licealista, mówiłem, że student, ale to są licealiści, nie dość, że obserwuje waszego psa, który robi dwójkę i robi notatki, to jeszcze podrzucają mu magnesy. Przecież to jest Monty Python. Ile te psy się namęczyły przez to? Ale z drugiej strony trochę korci, żeby coś takiego sprawdzić z Loki. I to jest moment, kiedy powinniśmy naukowcom powiedzieć stop i zastanowić się nad moralnym kosztem tych badań. Owszem, pchają ludzkość do przodu, ale jaki koszt ponoszą te biedne psy? A to jak już przy tym jesteśmy, no to przykładem, dlaczego warto patrzeć naukowcom na ręce, jest to, że po 86 latach w końcu udało im się obalić teorię, że skrytokret de Wintona nie wyginął. To jest ten zwierzak. W ogóle nic im nie zasugerowała nazwa skrytokret i że może wcale nie wyginął, tylko jest po prostu dobry w byciu skrytokretem. Ej, a pamiętacie tę zrzutkę dla studentów Politechniki Krakowskiej na Mikołajki dla dzieciaków? Tak, gdzie was poniosło i zamiast 14 000, które było rekordem, uzbieraliście w sumie 70 000, no to teraz mała fotorelacja. Prezenty to jedno, a drugie to środki higieny, kosmetyki i inne produkty, których potrzebują takie ośrodki. A to, co widzicie, to zakupy dla jednego, maks 2 ośrodków. I studenci, którzy nad tym pracują, robią to od bardzo dawna, poświęcają do tego wszystkiego masę swojego prywatnego czasu. Jest tutaj naprawdę tona roboty do wykonania i oni tę robotę wykonują. Zasięg akcji i jej skutki sprawiły, że organizatorzy musieli improwizować, co widać na przykład na tym zdjęciu. Błąd nowicjuszy to jest podstawa fizyki mebli, to jest dziedzina nauki, którą sam wymyśliłem, bo gdyby zadzwonili do mnie wcześniej... Zastanawiam się, to było, czy... Jebło, drodzy widzowie. I wielki toast dla widzów, którzy przyczynili się do tej rekordowej zrzutki i dla studentów, którzy to wszystko koordynują, którzy nad tym pracują, poświęcają masę swojego prywatnego czasu, robicie fantastyczną robotę, wielkie brawa dla Was i dla Kingi, która to wszystko koordynuje. Nie wiem, jak znajdujecie na to czas, ale się udaje. Brawo! A! Na koniec jeszcze zobaczcie listy, kartki z podziękowaniami od dzieciaków, które dostały te prezenty. Pyli, no nie? Kurde, grudzień, a pyli. Uwaga, narodowcy! Chyba jacyś tutaj jeszcze zostali, chociaż po tym, jak się Konfederacja obraziła, to może są. No to w każdym razie mam newsa dla Was. Otóż, wszystko wydarzyło się w Belgii. Tam urzędniczka zawnioskowała do szefa urzędu gminy, w którym pracowała, o możliwość noszenia muzułmańskiej chusty. Ten odmówił. Poczuła się dyskryminowana i poszła z tym do sądu. Sąd poszedł dalej, bo do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wydał decyzję, że urzędniczka państwowa w pracy nie może nosić chusty muzułmańskiej. No i teraz narodowcy wstają z miejsc, mówiąc: dobrze, dobrze, dobrze. Podoba mi się to, tak to powinno wyglądać. Podobnie urzędnicy nie mogą nosić w miejscu pracy gwiazdy Dawida. No ponownie narodowcy wstają, mówią: przecież to jest świetny kierunek, brawo, brawo, brawo. A także krzyża. No ej, kochani, no ale to przecież idzie w złą stronę, tak? Trybunał uznał, że urzędnicy pracujący w Unii Europejskiej nie powinni demonstrować swoich przekonań religijnych ani światopoglądowych, niezależnie od tego, jakie one są. I zanim się aktywują jakieś społeczne patrole obrony krzyża w Kraśniku, nie przejmujcie się, to nie jest tak, że jakieś brukselskie bojówki już biegną do Was zrywać krzyże. Chill, 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 chill. Głębokie oddechy i spokój. Po prostu belgijski sąd zapytał, TSUE odpowiedział. Skoro już jesteśmy na świecie. Odbyły się wybory Miss Świata, Miss Universe i wygrała je Shenis Palacios z Nikaragui. Ale nie może wrócić do kraju, bo została oskarżona o zdradę ojczyzny. Najpierw, kiedy informacja o jej wygranej dotarła do kraju, ludzie wyszli na ulicę świętować, a sama Shenis dostała gratulacje od prezydenta. Ale potem odnaleziono zdjęcia, na których Miss Świata bierze udział w demonstracjach przeciw prezydentowi Nikaragui. A że podczas tych demonstracji zastrzelono 300 protestujących, to można się domyśleć, że prezydent Nikaragui, Daniel Ortega, no zadowolony nie jest. Więc uznał, że nowa Miss Świata jest zdrajcą. To skoro jesteśmy już przy socjopatach, których trzeba odsunąć od władzy, to na zlecenie Putina Sąd Najwyższy w Rosji uznał międzynarodowy ruch społeczny LGBT za organizację ekstremistyczną. Decyzja sądu wejdzie w życie 10 stycznia, ale już teraz rosyjskie służby zaczęły robić czystki. I w Ordo Iuris otwarto każdą ostatnią butelkę i gristo je, która została po tym, jak świętowali kolejną kadencję Putina. Dlatego są w tym tygodniu tak mało aktywni. W Anglii Oxford University Press, to jest, nie jest takie trudne, dobra, jest trudne. W Anglii Oxford University Press wybrało słowo roku. I jest nim słowo riz, które oznacza charyzmę, urok, magnetyzm, zdolność przyciągania. A powstało od tego określenie rise up, oznacza po prostu poderwać kogoś. No a u nas wybrano młodzieżowe słowo roku. I zostało nim rel, które oznacza utożsamianie się z czymś, zgadzanie się ze zdaniem przedmówcy. Na drugim miejscu jest sigma, oznaczające osobę niezależną, wzbudzającą podziw, odnoszącą sukcesy. Czyli sigma jest nowym określeniem alfy. Po co? A na trzecim jest oporowo, które jest synonimem słowa w opór. No proszę ja Ciebie, tutaj trochę się gubi logika. Z dobrych wiadomości, moi drodzy, odchodzi komendant główny policji, generał Szymczyk. Ten Van Gogh, który przemalował swój gabinet granatnikiem, zasłynął nie tylko jako przemytnik, nielegalnie wwożąc do Polski broń, ale także z decyzji wysłania na protestujące kobiety policyjnych antyterrorystów. Z ciekawostek dziennikarze dotarli do raportu, który mówi o tym, że wtedy, kiedy wystrzelił w swoim gabinecie w komendzie głównej policji z granatnika, no to on miał tam nie jeden, a 3 granatniki i alkohol. Czyli reasumując, to nie jest tak, że powinniśmy być na niego źli, że co ty robisz, człowieku, strzelasz z granatnika? Powinniśmy mu dziękować, że dobrze, tylko z jednego. W tym czasie w drugim komisariacie w Radomiu padł strzał. Pocisk wyleciał przez okno w stronę centrum handlowego. Nikomu nic się na szczęście nie stało. Jak widać, hołd szefowi można oddawać na różne sposoby. A teraz proszę uwagę wszystkich tych, którzy planują w ten weekend zrobić coś głupiego. Na przykład chcecie pójść do klubu, który ma w nazwie Explosion albo Energy. Jeżeli klub ma w nazwie Explosion albo Energy, to ty nie idziesz tam poznać męża, idziesz tam poznać znaczenie słowa alimenty. No więc, albo w ogóle, jeżeli po prostu chcecie zrobić coś dobrego i macie luźną dychę, to jest taka fundacja, której wolontariusze szydełkują ośmiorniczki dla wcześniaków. Chodzi o to, że wcześniaki w inkubatorach mają wykształcony odruch chwytny i łapią za przewody, które utrzymują je przy życiu. A mając taką wyszydełkowaną ośmiornicę, łapią za jej macki. Te ośmiornice wcześniej są noszone przez matki wcześniaków, dzięki czemu pachną jak one. Do tego są sterylizowane i na końcu wędrują do maluchów. A że wszyscy pracują nad tymi ośmiorniczkami, szydełkują je za free, a jest tych wolontariuszy kilkuset, a samych placówek, które z tego korzystają, ponad setka, no to tej fundacji przyda się takie małe wsparcie finansowe. A pomóc możecie na wiele sposobów. Pierwszy z nich to zrzutka online, ale zróbmy tak, że w opisie do filmu zostawię link do tej strony, na której znajdziecie info, jak można im pomóc w pomaganiu maluchom na różne sposoby. I tam będzie link też do zrzutki online. Kultura na wynos i w przyszłym tygodniu wrzucę polecajki, dlatego że w tym tygodniu sporo się działo. Otóż Amazon produkuje serial na podstawie serii gier Fallout. Kultowa seria rozgrywająca się w postapokaliptycznym świecie pojawi się na ekranach w kwietniu. Za serial odpowiadają twórcy Westworld, a nad całością czuwa także z ramienia Bethesdy reżyser dwóch części gier. Pojawił się też trailer GTA 6, ale o tym już pewnie wiedzą wszyscy. I jest grubo. W 4 dni obejrzano go 130 milionów razy. Akcja rozgrywać się będzie w Kalifornii i z grubsza, no to tyle na razie wiemy. I jeszcze z działki kulturalnej to Robert De Niro się wkurzył. I bardzo słusznie. Podczas rozdania nagród filmowych Gotham, to są nowojorskie niezależne nagrody filmowe. Wyróżnienie specjalne powędrowało do filmu Czas Krwawego Księżyca, który w dużym skrócie opowiada o tym, jak biali Amerykanie wydzierali Indianom to, na co mieli ochotę, niespecjalnie to z nimi konsultując. I Robert De Niro miał zabrać głos. I zabrał głos, ale wcześniej podał tekst swojego przemówienia organizatorom, aby wrzucili mu na prompter, tak aby mógł to przemówienie przeczytać. I oni mu wrzucili to przemówienie, ale okrojone, ocenzurowali mu jego przemówienie. Więc De Niro się wkurzył, przeczytał to, co było na prompterze, a potem powiedział, no to teraz powiem wam to, co wycięto. Powiedział, że ubolewa nad tym, że fakty historyczne są zastępowane tym, co jest wygodniejsze. Wspomniał o tym, że na Florydzie w szkołach uczy się dzieci, że niewolnicy w niewoli nabywali nowe umiejętności, które następnie mogli wykorzystywać dla własnego dobra. Czyli, że są o włos od tego, że powinni dziękować za to, że byli w niewoli. Zacytował też Johna Wayne'a, który stwierdził, że okradając rdzennych Amerykanów z ich ziem, biali nie zrobili nic złego, bo była cała masa ludzi, którzy potrzebowali ziemi, a Indianie samolubnie chcieli ją zatrzymać dla siebie. A mówię o tym dlatego, że nagrody Gotham mają w nazwie niezależne. Niezależne nagrody, niezależni organizatorzy wycięli to, co było niewygodne, no bo przecież ktoś musi zapłacić za te malutkie kanapeczki na tym bankiecie. Taka niezależność. Jeszcze z ciekawostek okołosejmowych wjechały oświadczenia majątkowe nowych posłów z aktualnej kadencji. No i z ciekawszych wątków to Sławomir Mencen, czempion walki z korporacjami, ma akcję w firmie farmakologicznej. Przypominam, że to właśnie on jest autorem wypowiedzi, że jak złamiesz rękę, no to lepiej iść do wiejskiej baby, która składa ręce, a nie się tam ciągać po lekarzach. No ale wiejska baba, która składa ręce, widocznie nie emituje akcji, także pewnie to jest powodem, dlaczego ma akcję spółki farmakologicznej. Do tego ma akcję w spółce Marzeniu Każdego Lewaka, czyli działającej w obszarze energii odnawialnej. A więc w jego wizję dom, 2 auta i wakacje dla każdego Polaka trzeba jeszcze wpisać mini elektrownię wiatrową w ogródku. On jest ukrytą opcją lewacką. Pewnie jest tak, że jak się wczytać w jego oświadczenie majątkowe, to jeszcze okaże się, że ma udziały w fabryce tęczowych toreb i działkę na spółkę z Morawieckim. Do tego Karina Bosak, żona Krzysztofa Bosaka, pracująca w Ordo Iuris, a obecnie posłanka Konfederacji, której członkowie tak bardzo krzyczeli, że chcą zlikwidować socjal, większość przychodu pani Kariny w ostatnich 3 latach stanowiły świadczenia socjalne, czyli zasiłki macierzyńskie i chorobowe. To jest tak przeurocze, że oni są konsekwentni w tej swojej niekonsekwencji. Wiadomo, że nie można się po nich spodziewać żadnej stabilizacji poglądów. Z ciekawych oświadczeń jeszcze żadnych oszczędności nie zadeklarowali m.in. Michał Dworczyk z PiS-u, to ten, który rządowymi informacjami wymieniał się na skrzynce pocztowej wirtualnej Polski, ostatecznie zhakowanej. Olga Semeniuk-Patkowska z PiS-u też nie deklaruje żadnych oszczędności, mimo że w Ministerstwie Rozwoju zarobiła w zeszłym roku ponad 200 000 złotych. Prywatnie żona Piotra Patkowskiego, który był wiceministrem finansów. Pan Piotr będzie musiał wykorzystać swój autorytet finansowy i przeprowadzić z nią rozmowę o jakimś dysponowaniu pieniędzmi, no bo widocznie wydała na głupoty wszystko. Jeszcze ze spłukanych są Marcin Kulasek z Nowej Lewicy czy Jarosław Rzepa z Trzeciej Drogi. Także jeżeli spotkacie kogoś z nich na swojej drodze, to no poratujcie się pół zupą. Idą mrozy, już jest zimno, za chwilę będą święta, trzeba się otwierać na innych. A co tam na froncie przyszłej walki z robotami? O władzę nad światem zapytacie, to jest świetne pytanie. I mam w tym tygodniu kilka newsów. Po pierwsze, sztuczna inteligencja od Google'a została nakarmiona bazą danych o materiałach i ich strukturach z bazy Material Projects. I po krótkim czasie zaproponowała nowe, lepsze, wydajniejsze i bardziej niezawodne materiały do wykorzystania przy panelach słonecznych czy produkcji procesorów na przykład. A zaproponowała ich ponad 2 miliony. I naukowcy zweryfikowali pewną grupę tych materiałów, które wynalazła sztuczna inteligencja i okazało się, że tak, da się to stworzyć w laboratorium. I realnie nie mam pojęcia, jak to przełożyć na osiągnięcia ludzi. To są 2 miliony nowych materiałów. To jest To są dziesiątki lat pracy naukowców, inżynierów. To jest niewiarygodne. A w brazylijskim mieście Porto Alegre przyjęto ustawę, która przejdzie do historii naszej walki z robotami o władzę nad światem i sztuczną inteligencją. Ale nie dlatego, że ta ustawa jakoś reguluje nasz stosunek do sztucznej inteligencji. Nie. Ona po prostu została przez sztuczną inteligencję napisana. Radny Porto Alegre, Ramiro Rosario, ruch oporu zapamięta twoje nazwisko. Chciał rozwiązać problem kradzionych wodomierzy, więc dał czatowi GPT zadanie, które brzmiało: utwórz prawo miejskie dla miasta Porto Alegre, wywodzące się od władzy ustawodawczej, a nie wykonawczej, które zabrania Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji obciążania właściciela nieruchomości za zapłaty za nowy wodomierz w przypadku jego kradzieży. Sam, jak twierdzi, myślał nad tym kilka miesięcy i nie wymyślił rozwiązania. Wrzucił zatem to zadanie czatowi GPT i po kilkunastu sekundach dostał rozwiązanie. Sztuczna inteligencja zasugerowała, by dać miastu 30-dniowy termin na wymianę skradzionych wodomierzy, a w przypadku niedotrzymania terminu zwolnić mieszkańców z opłat za wodę. Sztuczna inteligencja rozpisała to w formie projektu ustawy. No i Ramiro Rosario, to jest, tak się mi R teraz aktywowało, no i Ramiro Rosario przedstawił to na Radzie Miasta i przeszło jednogłośnie cały ten projekt. I dopiero potem, po wszystkim, po głosowaniu zdradził sekret, że to wszystko napisała sztuczna inteligencja. Świetny pomysł, żeby udowodnić, że twoja praca jest niezbędna i niezastąpiona. No i mam też informację dla mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Otóż kiedy już dojdzie do wojny z robotami o władzę nad światem i będziecie chcieli okopać się w gruzach po kiosku Ruchu, no to nie będziecie mieli gdzie, ponieważ ostatni kiosk Ruchu w waszym mieście się zamyka. Ten przy ulicy Sportowej, który prowadziła pani Krysia. Pani Krysia, która tam pracowała, się zwija po prostu. No i teraz ludzie stają przed pytaniem, gdzie kupić szampon i teledydzień jednocześnie. W najbliższym sklepie. I do tego nie będziecie musieli się schylać na tą porąbaną wysokość. No ale tak czy siak szkoda. Jest to jakiś symbol. Kronika kryminalna, w której penetrujemy rubieże świata zbrodni. I w tym tygodniu jest międzygatunkowa. Ponieważ jest w niej tajemniczy złoczyńca z miejscowości Bastogliani we Włoszech, który przebijał opony w autach. Pierwszy trop, wiadomo, właściciel lokalnego zakładu wulkanizacyjnego. Śledczy szybko ustalili, że jednak nie ma tam zakładu wulkanizacyjnego. Po tym jak urwał się jedyny trop, śledztwo utknęło. A potem sobie przypomnieli, że przecież jest coś takiego jak monitoring. Sprawdzili monitoring i okazało się, że złoczyńcą przebijającym opony jest pies, który gryzł opony, ponieważ miał zapalenie dziąseł. To, co właścicielka zaoszczędziła na weterynarzu, wyda teraz na opony. I zostajemy we Włoszech. Bo w Genui, jak donosi dziennik La Repubblica, karabinierzy namierzyli hurtownika narkotyków, który prowadził swoją złowieszczą działalność pod przykrywką zakładu fryzjerskiego. A karabinierzy odkryli, że coś jest nie tak, ponieważ do zakładu fryzjerskiego wchodziło zbyt wielu łysych facetów. I wychodzili bardzo szybko. Więc tak naprawdę mieli dwie opcje. Albo było tak, że łysi tam wchodzili i słyszeli od razu od fryzjera: ale ty jesteś łysy, to ja mogę, nic nie mogę, Albo druga opcja, że przychodzili, odbierali narkotyki i szli sobie w miasto. Co za typ! To się nie otwiera zakładów fryzjerskich dla łysych, to wtedy otwierasz sklep z perukami albo z czapkami. Podstawa logiki. Często piszecie do mnie w listach: Karolu, sprawa jest, bo mam 3 dzieci. Moja konkubina mówi, że moje, ale wiesz, wątpliwości są. Często chodziła z koleżankami na imprezę do Explosion, a potem jak zamknęli, no to do Energy. I miesiąc później mówiła, że nam się poszczęściło, że będzie kolejne dziecko. Nie wiem, czy akurat nie poszczęściło się komuś innemu. Szczególnie, że to najstarsze zaczyna wyglądać jak Azjata i nie wiem, jak długo jeszcze mogę udawać, że myślę, że ono mruży oczy. Dobra, bo pewnie masz mało czasu, to do rzeczy. Dzieciaki bardzo chcą się przebrać na bal sylwestrowy, weź coś dorać. Zapytaj, co lubią, co oglądają. Może uda się przebrać za postacie z filmów. I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla was, którzy macie masę fajnych newsów, podsyłacie mi to. Ja wszystko czytam, nie na wszystko jestem w stanie odpisać. Też dajcie mi czas, bo muszę się z Facebooka odkopać. Ale Instagram i maila mam czyściutko, wszystko jest przeczytane. Jeżeli macie coś, czym chcecie się podzielić, piszcie do mnie na Karol Modzelewski albo na Facebooku, no tam wiecie, trochę jest zapchane. Na Instagramie albo najlepiej mailem newsybezwirusa@gmail.com. Kolejny odcinek w piątek o godzinie 19:00. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia, cześć. Chodzi o firmę Colossal Biosciences.